E, witam, witam. Kochani, z tej strony Mocny Gregor, z kanału Mocny Gregor. E, kogo my tu mamy? E, mamy tutaj kontrowersyjnego, tak? Nazywali e, Salvador Dali. No właśnie. E, kogo on wam przypomina z twarzy, tak? Te wąsy e, bardzo, bardzo charakterystyczne. E, wręcz identyczne, tak? Z wąsami. E, tak jak, e, jak mają pająki, tak? To jest też taka to jest też taka cecha e, ludzi, którzy takie wąsiki nos noszą. No właśnie, że mogą mieć coś z pająka. I e, co my tu mamy, tak? E, oni to nazywają, że on był kontrowersyjny albo e, jakieś tam wymyślne słowa. E, jak chcecie, tak chcecie, tak nazwijcie, ale co powiecie na to, jak na przykład, no wiadomo, że tam zaprojektował e, zaprojektował e, ten znak na czupa czups, na talizaki, na na inne rzeczy, tak, e, na pewne zupy, pewne, pewne, pewne e, inne, inne sprawy. E, I na przykład robił, robił takie coś, tak? E, załóżmy, jak dzieci bawiły się w piaskownicy, to e, lizał e, tego Lizaka i wrzucał go do piasku, tak? Na oczach, na oczach dziecka. Albo na przykład, jak ktoś mu dał długopis, żeby prosił o autograf. On tutaj zagadał ludzi. Odwrócił uwagę i uciekał z tym y, długopisem, tak? Albo na przykład jak poszedł do restauracji, zapraszał tam y, do luksusowych restauracji jakichś znajomych i miał taki trik, tak? Że na czeku y, z drugiej strony tam robił rysunki, co mu dawało pewność y, po prostu, że jak wystawił taki czek, y, to bank go nie zrealizował. Tak? No, no takie robił, takie robił różne różne rzeczy, chodził z mówkojadem. E, gdzieś tam po Nowym Jorku tra do Transatlantika wziął słuchajcie jakiegoś tam drapieżnego kota, mówił, że to zwykłego kota przemalował, no takie, takie i różne, różne inne rzeczy. Obracał się słuchajcie w bardzo wpływowych sferach typu yy, rodzina, Rothschild. tak, by, bywał na różnych imprezach, także był wpływowy. E, no uciekał się też do słuchajcie różnych takich zagrań typu, że e, ktoś przyjechał obraz kupić, on podawał bardzo wysoką cenę za ten obraz, a jak się pytał, dlaczego jego obrazy tyle kosztują, no to po prostu wymyślił sobie, że używa e, innowacyjnej e, technologii uzyskania farb, że nikt takiej farby nie ma, i że dlatego tak, takie te obrazy muszą być drogie, te nowe, tak? A tak naprawdę używał zwykłej farby. No tam są przeróżne opowiastki, jak Joko ona Chciała od niego, słuchajcie, wąsik odkupić, on jej napisał 10 tysięcy, i później niby tam, że jej wysłał, a wysłał jej spaloną trawę, tak? No też mógł się obawiać, yy, robił takie, nazwijmy to psikusy, tak? Mógł się obawiać, że ktoś jak ma mm, kawałek jego DNA, czyli włosa, mógł zrobić jakiś rytuał wódu. Też mógł się tego obawiać. Ja, ja, ja bym też tam nie wysyłał swoich włosów, tak? No właśnie z tego z tego względu. No, tak to się przedstawia, e, przedstawia e, ten Pan. Także e, no mówię bardzo sławny, bardzo słynny. Mm, no właśnie, i obrazy jego są warte. Miliony, miliony e, dolarów, kochani. E, jeżeli Wam się podoba, e, podobał, podobał ten, e, ten, e, to nagranie, e, jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, zapraszam na kanał Mocny Gregor na YouTubie. E, tam mamy dużo więcej ciekawszych rzeczy także kochani zapraszam na kanał mocny